Marta Paluch, Kaspar Jurkiewicz. Dzisiaj trafiliśmy na gościnne progi Uniwersytetu Śląskiego. Będziemy rozmawiać o mieście, ale też o tym, jak się uczyć w tym mieście. Naszym gościem jest profesor Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, autor książek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa w gościnnych progach Uniwersytetu. Panie profesorze, najpierw zastanawiałam się, czy nie zapytać pana profesora, jakim organem miasta jest uniwersytet, ale skoro jest pan profesor literaturoznawcą, to gdyby miasto sprowadzić do jednego zdania, to uniwersytet byłby regułą, według jakiej się to zdanie pisze, czy na przykład jakimś znakiem przestankowym? Nie, on powinien być takim. Tadeusz Pajper wymyślił taką. Takie określenie metafora rozkwitająca. I ja bym chciał, żeby uniwersytet był właśnie takim organem, żywym stworzeniem, które się rozwija i rozrasta, przenikając miasto. Oczywiście w pozytywny sposób, nie jak chwast czy bluszcz, ale dający miastu to, co w nim najbardziej ożywcze. Myślenie, dyskusja, pomysłowość, inwencja, nowoczesność i szacunek dla tradycji, żeby to się, żeby to się rozpełzło w dobrym rozumieniu po mieście. Przed nami bardzo ważny rok. Katowice otrzymały tytuł europejskiej Miasta Nauki. Jednak zanim do tego doszło, były przygotowania. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby starać się o ten tytuł i kiedy to się właściwie zaczęło? Zaczęło się już pewnie ze trzy lata temu. Aż trudno uwierzyć, że już tyle czasu upłynęło od tego, kiedy dowiedzieliśmy się, że taka instytucja. W Europie istnieje jak Euroscience, które to Stowarzyszenie Naukowców i Nauczycieli Akademickich przyznaje kolejnym miastom europejskim taki tytuł. Potem zerknęliśmy, jakie miasta już cieszyły się z tego tytułu, no i zobaczyliśmy, że to wielkie, ważne ośrodki akademickie 10 do tej pory miast. Miało ten tytuł, pośród nich takie jak Barcelona czy Kopenhaga czy Lejda, która jest ostatnią przed Katowicami. No i to było dość ambitne przedsięwzięcie, patrząc na to znakomite towarzystwo, zważywszy, że kiedy robiliśmy przegląd tych miast, to okazało się, że wszystkie należą do tzw. starej Europy. Żadne miasto nie tylko polskie, ale nawet środkowoeuropejskie takiego tytułu nie dzierżyło do tej pory. No więc trzeba było starannie przemyśleć, jaki jest atut Katowic, jaki jest atut Śląska i Zagłębia. Biorąc pod uwagę inne mocne ośrodki akademickie w Polsce, przede wszystkim, bo Katowice rozwijają się fantastycznie, ale powiedzmy sobie jasno, to nie jest ośrodek akademicki z tak wielkimi tradycjami jak choćby Kraków czy, czy Warszawa. Także jeśli chodzi o, o potencjał ekonomiczny tych uczelni, które są w tych miastach. Więc trzeba było szukać swojego, swojej specyfiki, swojej unikatowości. I wtedy narodziła się koncepcja, żeby spojrzeć na, na Katowice w, w, poprzez to, co się w tym mieście i w regionie dzieje czyli poprzez gwałtowną transformację, przechodzenie od modelu cywilizacyjnego, gospodarczego, społecznego, opartego na przemyśle ciężkim i wydobywczym, w Nową przyszłość. Nikt do końca nie miał tego jasno sprecyzowane, bo wiadomo, że Katowice i region muszą się zmienić, i myśmy wtedy zaproponowali w środowisku rektorów i środowisk akademickich uczelni publicznych Katowic, że tym, tą przyszłością miasta i regionu powinna być nauka i edukacja w ogóle, jako instrumenty rozwojowe. Wtedy zrodziło się to proste hasło: że nauka może być nowym przemysłem Śląska. I to zadziałało. Przedstawiliśmy taką opowieść na posiedzeniu Euroscience, pokazując trochę historię śląska. Bo trzeba sobie uświadomić, że większość tych, którzy z nami rozmawiali, po raz pierwszy usłyszeli miasto Katowice w nazwie, no chyba że gościli w, w Nosprze. No więc to musiała być opowieść o mieście i regionie, no a potem o tym, jak postrzegamy rolę nauki dla przyszłości regionu. Ta transformacja, o której wspominał pan profesor, to zadanie dla całego regionu. Rzeczywiście jest tak, że nie tylko naukowcy, ale już samorządowcy na przykład zaczynają o tym myśleć, że ta nauka jest rzeczywiście bogactwem, może być takim nowym węglem dla Śląska? Zdecydowanie i to warto sobie uświadomić, tak proste, tak proste zależności, jak to, że tam, gdzie jest dobra edukacja, celowo zacznę od edukacji żeby żeby uczynić to jeszcze bardziej takim podstawowym tam gdzie jest dobra edukacja tam ludzie chcą żyć podejmuje się bardzo często decyzje o osiedleniu się o związaniu się z określonym miastem czy nawet wsią czy gminą jeśli wiemy że w tym miejscu jest dobra edukacja dla naszych dzieci to jest pierwsza rzecz i i w przeciwieństwie do wielu innych funkcji, jakimi są na przykład funkcje zawodowe, prawda, tam miejsca pracy, od których bardzo często jesteśmy oddaleni, to jeśli chodzi o miejsca edukacji, one przyciągają stałych mieszkańców i stałych obywateli, i często stoją za decyzjami, gdzie się osiedlić, gdzie kupić mieszkanie, gdzie wybudować dom. I to jest pierwsza, pierwszy element tego mojego przekonania, że, że edukacja powinna być tym nowym, nowym węglem śląska. Drugim natomiast jest nauka, nauka, która pozwala przejść od tego modelu, gdzie przede wszystkim ceni się wykwalifikowanego pracownika, który potrafi pracować w środowisku pracy fizycznej. Ale nie jest tylko prostym, prostym pracownikiem fizycznym, bo akurat śląski zagłębie to były miejsca od no, prawie dwóch wieków, uczące ludzi obcować z maszynami, ze skomplikowaną technologią, pracować w dużych społecznościach pracowniczych, gdzie trzeba się rozumieć, gdzie trzeba się umieć porozumiewać, gdzie, gdzie następuje skomplikowany podział pracy. Więc to są bardzo ciekawe i unikalne kompetencje. No ale my byśmy chcieli, żeby, żeby ten region słynął także z pracy intelektualnej, z pracy innowacyjnej, żeby po prostu tu wymyślano, a nie tylko realizowano to, co wymyślono gdzie indziej. I chcieliśmy jakby pomyśleć o, o specyfikę śląskich uczelni i tego, jak kształcimy i jak rozumiemy rolę nauki, właśnie w powiązaniu z tą wielką tradycją przemysłową, która nie powinna zostać zanegowana, tylko powinna zostać potraktowana jako kapitał kulturowy, kapitał pracy, jako dobro, na którym można budować właśnie to unikalne podejście do nauki i edukacji zorientowanej na, na pracę i naprawę. Świata, w którym żyjemy, a biorąc pod uwagę cenę, jaką Śląsk zapłacił za ten gwałtowny rozwój, to jest tu co naprawiać, prawda? Woda, ziemia, powietrze są na pewno do, do, do poprawy. Na nie zrobimy tego bez udziału nauki. Wielu mieszkańców słyszy miasto nauki, ale nie wie, co się z tym wiąże i nie wie, co się będzie działo. Czy coś już możemy zdradzić na ten temat, co przez ten rok tutaj w Katowicach, w okolicach, będzie przygotowywane dla mieszkańców? Oczywiście. Mamy dobrą tradycję, już właściwie tradycję, wypracowaną poprzez Śląski Festiwal Nauki. Sześć edycji tego festiwalu pokazało nam, że po pierwsze mamy. Co opowiedzieć i pokazać mieszkańcom, jeśli chodzi o zawartość naukową naszych uczelni, nie tylko tych siedmiu, które są zgrupowane w Katowicach, ale także tych, które są i w Częstochowie, i w Bielsku, prawda, i w Gliwicach. Oczywiście Politechnika, jedno z naszych, naszych pereł w akademickiej koronie, koronie Śląska. Ale to, co dla mnie było niesłychanie istotne, właściwie już od pierwszej edycji, że społeczeństwo jest zainteresowane nauką. Kilkadziesiąt tysięcy osób, która co roku uczestniczy w Śląskim festiwalu nauki, to jest widomy dowód, że ludzie naszego regionu interesują się tym, co dzieje się za murami uczelni, że chcą wiedzieć, w jaki sposób nauka wpływa na ich życie, chcą się dowiedzieć, jak można używać nauki, korzystać z jej dóbr w swoich indywidualnych decyzjach, nie tylko myśląc o tych wielkich przełomach, które zmieniają kształt cywilizacji ale choćby o tym jak lepiej żyć, jak się lepiej odżywiać, jak sprawić, żeby dzieci były lepiej wykształcone, jak podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące środowiska przyrodniczego i tak dalej i tak dalej. Tych pytań bardzo konkretnych, które mogą mieć wpływ na jakość naszego życia, jest bardzo wiele i chcielibyśmy, żeby żeby powstały warunki, to jest jedna z tych, z tych myśli, które mi towarzyszą, co ma być po mieście nauki. Ja wiem, że już robię krok dalej, ale zaraz wrócę do, do pana pytania. Otóż chciałbym, żeby, żeby miasto nauki nie stało się tylko tytułem, nie zostało tylko tytułem, tylko było czymś rzeczywistym. To znaczy, że, że te siedem uczelni publicznych, które tworzy konsorcjum miasto nauki, żeby one naznaczyły śródmieście Katowic, ale także docelowo region, w taki sposób, żeby wszyscy mieszkańcy czuli się, że są częścią uniwersytetu. Jakby, że mieszkamy na kampusie wszyscy, i to, że mieszkamy na kampusie wpływa na to, że w, swoich, w swoim myśleniu, w swojej rozmowie przejmujemy sposoby myślenia właściwie dla nauki. Co się będzie działo? No więc, wychodząc z doświadczeń festiwalowych, organizujemy ni mniej, ni więcej, tylko wielki festiwal nauki, który będzie trwał cały rok. Koncepcja programowa jest następująca: podzielimy cały rok na 50 tygodni. Każdy z tygodni będzie miał swój temat wiodący, swoje, swoje hasło, swoje główne zagadnienie wybrane i opracowane na podstawie tego, co dziś w nauce wydaje nam się najważniejszego, najbardziej poruszającego, nie tylko z perspektywy tej, tej ogólnoświatowej, ale także tu naszej, naszej regionalnej. Chcielibyśmy, żeby każde z tych wydarzeń, każde z tych tygodni miał taki wieloaspektowy charakter, żeby były wydarzenia skierowane do wszystkich grup odbiorców. Naukowców, uczniów, szkołów wszelkich, ale także dzieci dorosłych, tych ludzi, którzy z nauką albo z edukacją wyższą w ogóle nie mają nic wspólnego i nie mieli, albo mieli tę przygodę dawno temu i zostawili już za sobą, bardzo będziemy różnicować ten, ten program, i chcielibyśmy, żeby każdy z tych tygodni opowiadał o nauce w perspektywie regionalnej, ogólnopolskiej europejskiej. Żebyśmy nieustannie oscylowali między tymi, tym poziomem szerokim, uniwersalnym, a bardzo konkretnym, związanym tu z naszymi, z naszymi potrzebami. Mnóstwo gości z Polski, z zagranicy, mnóstwo wydarzeń artystycznych, bo wszak mamy dwie, a właściwie trzy uczelnie artystyczne, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna i Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego, więc to nie tylko nauka, to także sztuka. Panie profesorze, ja mam takie pytanie w takim razie: jak sprawić, żeby to wszystko się połączyło? Skoro tak różne podmioty weszły we współpracę, bo musimy też podkreślić, że to jest chyba po raz pierwszy, kiedy na taką skalę współpracuje tyle uczelni, które właściwie ze sobą sąsiadują, bo płynnie można przejść z kampusu Uniwersytetu Śląskiego do kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego. Nieopodal Politechnika Śląska i Katowicka część, więc ta współpraca wydawała się czymś naturalnym, ale nie była tak oczywista do nie. tej pory. Nie była i nie jest, i dodajmy do tego miasto Katowice, bo ono jest przecież i podmiotem całych wydarzeń najważniejszym, i, i w jakimś sensie osią krystalizacji tego całego porozumienia. Powiedzmy sobie mocno i wyraźnie, to jest unikatowe w skali Polski i wcale nie takie częste w Europie i w świecie, że najważniejsze uczelnie publiczne jednego miasta. Porozumiewają się celowo, zachowując swoją autonomię, prawda, swoją odrębność. No tak, bo nie tworzycie jednego organizmu, nie, tak? Naprawdę. Nie tworzymy jednej uczelni, każdy zostaje sobą, tworzymy konsorcjum programowe, konsorcjum celowe, podyktowane oczywiście tym celem, jakim jest przyszły rok i, i tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ale zarazem wykorzystujemy swoją różnorodność, ponieważ to, co nam się objawiło, między innymi, tu chylę czoła przed koleżanką, panią rektor Uniwersytetu Ekonomicznego i pozostałych kolegów rektorów, że właściwie od początku nie mieliśmy wątpliwości, że ta współpraca jest, jest konieczna, ale nawet nie tyle, że jest konieczna, co jest pozytywna i pożyteczna dla wszystkich. Że nie ma tutaj konkurencji, dlatego że każdy ma swoją specyfikę. Nie ma dwóch uniwersytetów, nie ma dwóch polonisty, nie ma dwóch politechnik, więc każdy daje to, co ma najlepszego i odrębnego, czego nie ma nikt inny, i ma możliwość skorzystać z, tego, z tej różnorodności. Ta, sprawa, ta sytuacja jest unikalna w skali Polski. Próby stworzenia takich, takich organizmów były i są podejmowane, ale nigdy, nigdzie nie udało się to tak skutecznie i tak dobrze. Niech to trwa, jak w Katowicach. Jednym z tych elementów, który łączy, jest RAWA. I to jest taka oś, która trochę ogniskuje zarówno centrum Katowic, jak i te wszystkie kampusy. Panie profesorze, prototypowanie Rawy mhm. to spore działanie, które też łączy się z europejskim miastem nauki. Oczywiście. Ten rodzaj ożywienia i nowych pytań, które zaczęliśmy sobie stawiać, zainspirowani myśleniem i przygotowaniami do, do aplikacji o ten tytuł, skrystalizował się w Wrawie. Wrawie, która jest rzeką symbolem, ale też czymś bardzo konkretnym, które wyznacza właściwie strukturę pejzażową Katowic, ale to wszystko przyszło później. Przyznam, że najpierw pierwszym takim impulsem było poczucie winy. Mianowicie, kiedy dyskutowaliśmy o przeobrażeniu kampusu Uniwersytetu Śląskiego, zazielenieniu go, uczynieniu go przyjaźniejszym dla, dla wspólnoty uniwersytetu i dla mieszkańców, no to oczy nasze spoczęły na rawie i jak zwykle zaczęliśmy marudzić: co za okropna rzeka, a właściwie nie rzeka, bo ściek wybetonowana. W pewnym momencie złapałem się na tym, że, że zachowuje się, zachowujemy się okropnie, ponieważ mamy pretensje do rzeki, e, którą to my zamieniliśmy w ściek, prawda? Sto lat temu z górą zabraliśmy jej wody, oddaliśmy jej ścieki, e, w tej chwili wyprostowaliśmy jej koryto, zrobiliśmy z niej kanał przeciwpowodziowy, e, wlaliśmy teraz już mniej, ale był czas, że jeszcze kiedy nie było. Oczyszczalni na klimzowcu, wlewaliśmy do niej wszystko, co tylko się dało. I mamy pretensję, że wygląda tak, jak wygląda. I to była pierwsza refleksja, że, że trzeba zacząć o rawie mówić inaczej, innym językiem, jako o, o rzece, która na powrót może stać się rzeką. No i od tego momentu zaczęliśmy sobie zadawać pytania, co możemy zrobić, żeby była czystsza, żeby jej brzegi przypominały brzegi rzeki, a może udałoby się wyprowadzić równoległe meandrujące koryto z, z zielenią, a, a może kawałek plaży jak nad Sekwaną, a może kilka innych przejść przez Rawę, nie tylko mostki, ale, ale także po jakichś wygodnych kamieniach można było przesmyknąć na drugą stronę. I z tych pytań zrodził się zrodziła się idea prototypowania w którym um, uczestniczyło i, i, i wsparło, wsparła metropolia górnośląsko-zagłębioska oprócz miasta Katowice, no i zaczęliśmy sobie um, pod myśleć o rawie w trochę inny sposób, niż myśli się o typowych projektach architektonicznych, mianowicie, żeby najpierw spróbować zapytać i przetestować, czego ludzie tak naprawdę chcą od tej przestrzeni. Zanim coś zbudujemy, zanim zaczniemy pracę, czy zainspirujemy pracę urbanistyczną. I to prototypowanie najpierw sprowadziło się do kilku bardzo prostych i nie, 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 nie bardzo kosztownych działań mianowicie ustawienie ławek i stołów tutaj na, na kampusie, tuż przy Rawie, i wprowadzenie dużych obiektów zielonych, takich wielkich klombów z, z wyższą zielenią. I okazało się, że te proste działania natychmiast przyciągnęły, przyciągnęły mieszkańców, ale przede wszystkim przyciągnęły studentów. Deptak na bankowej był miejscem, gdzie się przechodziło z jednego miejsca do drugiego. Teraz właściwie, jak tylko jest odrobinę ładniejsza pogoda, widzimy tam studentów. I to pokazuje, że zieleń i woda przyciągną ludzi. I moim marzeniem jest, aby. Ten bardzo ambitny projekt, który się rozpoczął i trwa w fazie koncepcyjnej, przyniósł nam bulwary rawy, które będą jednocześnie przestrzenią rekreacyjną, zieloną, piękną, przyjazną, ale jednocześnie czymś, co nazywa się żywym laboratorium, gdzie naukowcy i mieszkańcy mogą się spotkać w sposób niezobowiązujący, napić się kawy, posiedzieć nad rzeką i porozmawiać o tym, jak nauka może poprawić życie w mieście. Czy ludzie tak samo widzą tą zieloną strefę nauki? Nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno wielu tak. Testem, który, czy impulsem, który nas do tego przekonał, była edycja, pandemiczna edycja Śląskiego Festiwalu Nauki, z którym nie wiedzieliśmy, co zrobić, bo, no, bo przestrzenie zamknięte nie wchodziły w grę. I szukaliśmy nerwowo, gdzie można by w otwartej przestrzeni ten festiwal zrealizować. I po nie wiem, już w którym dniu takich. Takich nerwowych poszukiwań. Nagle pomyśleliśmy, zróbmy to tu, zróbmy to na drawą. Skoro myślimy o rawie jako, jako przestrzeni, które, która miała być rodzajem laboratorium spo, społecznego, to wypróbujmy to. No i stało się, i mnóstwo głosów podczas tej edycji mówiło nam: niech już tak zawsze zostanie. Niech, niech festiwal będzie już zawsze nadrawą. Tego nie zrobimy, ponieważ a, pogoda była dla nas wtedy łaskawa, choć zimno, było diabelnie. Ale to się może nie powtórzyć i więcej takiego szczęścia nie będziemy mieli, więc festiwal zostanie w, w MCQ, no a tu powstaną bulwary, bulwary naukowe. Zielona strefa Rawy. Uniwersytet Śląski stale się rozwija. Niedawno polonistyka zmieniła swój budynek, a miesiąc temu ogłoszono, że powstanie nowe Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii. Skąd pomysł na to, żeby taki budynek powstał tutaj niedaleko rektoratu. To jest wszystko spójne. Kiedy rozmawiamy o tym, że nauka miałaby być nowym przemysłem Śląska czy ważnym instrumentem transformacji, no to trzeba sobie dostarczyć narzędzi do tego. My możemy snuć rozmaite koncepcje, nawet najbardziej ambitne, ale musimy mieć narzędzia, żeby to wykonać. Jeśli mają się tutaj toczyć nowoczesne, zaawansowane badania służące regionowi jeśli mamy zatrzymać młodych ludzi zdolnych tutaj w, w uczelni, w uczelniach śląskich, e, jeśli mamy przyciągnąć e, naukowców ze świata, to musimy dać im warunki pracy, które są na światowym poziomie, i temu służy inwestycja w, w nową chemię i mamy nadzieję także niedługo w biologię. Ponieważ nauki eksperymentalne są dzisiaj bardzo kosztowne, wymagają specjalistycznego sprzętu, bez tego nie da się robić poważnej nauki. Warunki, w których pracują, zwłaszcza nasi chemici, chemicy katowiccy, a jednocześnie osiągają znakomite efekty, bo ostatnia parametryzacja, ewaluacja nauki pokazała, że są w absolutnej czołówce chemików polskich, no, pracują w przestrzeniach, które jeszcze pamiętają koniec XIX wieku i zdecydowanie wymagają unowocześnienia. Narzędzia będą. A co jeszcze decyduje o tym, że, że studiowanie jest tutaj atrakcyjne? 1 czerwca rozpoczyna się rekrutacja, będą jakieś nowe kierunki, na przykład, które mają przyciągnąć, czy raczej to jest tak, że, że hity są zawsze te same i zawsze język angielski, na przykład z koreańskim, który jest niekłamanym liderem już od kilku rekrutacji? Tak, hity są podobne, ale ja coraz bardziej sobie uświadamiam, że że walorem studiowania w uniwersytecie nie jest, nie tyle jest dokładanie nowej oferty programowej, co wykorzystanie tego unikalnego środowiska wiedzy, którym jest uniwersytet, ponieważ z wszystkich uczelni ten typ szkoły wyższej jest najbardziej bogaty w ofertę badań, tym samym w ofertę kształcenia. I nie, nie ukrywam, że moim, moim myślą, która mi towarzyszy od, od dobrych kilku lat jest to, w jaki sposób dać każdemu studentowi możliwość skorzystania nie tylko z tego, co jest kształceniem kierunkowym, ale z tego, co jest w całej tej bogatej, bogatej ofercie. To jest trochę sytuacja, w której stanęlibyście przy wspaniale zastawionym stole, gdzie są rozmaite potrawy, mnóstwo owoców, sery, prawda? każdy to, co lubi, a wsuwalibyśmy tylko camembert albo... Albo truskawki, lekceważąc to wszystko, co, co, co jest obok. Więc ja bym chciał, żeby ta, ta dieta edukacyjna uniwersytetu była możliwie bogata. Jasna sprawa, że każdy idzie studiować określony kierunek, ale proszę zobaczyć, że jeśli pytamy kogoś, co studiujesz albo gdzie studiujesz, to się mówi: studiuję anglistykę, fizykę, polonistykę, historię w uniwersytecie. Wszystkie inne kwestie są mniej ważne: wydział, Instytut, katedra to, to nie ma znaczenia. Więc te dwa komponenty są kluczowe dla studiowania. No i to jest chyba największa nowość, a w każdym razie coś, nad czym intensywnie pracujemy od niemalże dwóch lat w jaki sposób kształcenie kierunkowe wzmocnić, nasycić, wzbogacić. Tym, tym środowiskiem nauki, edukacji uniwersyteckiej. Coś, ale międzywydziałowe studia, które do tej pory kojarzyły się z takim elitarnym, tak naprawdę, kierunkiem tutaj na uniwersytecie, bo na nie zawsze bardzo ciężko się było dostać. Tak, tak. Kolegiem indywidualnych studiów międzyobszarowych, wcześniej tak zwany MISZ i MISMAP, to były prototypy tej koncepcji, o której rozmawiamy w tej chwili, która przybrała roboczą nazwę now nowej koncepcji. Studiów. Tam mianowicie eksperymentowaliśmy, eksperymentujemy z takim hybrydowym podejściem do studiowania, czyli z jednej strony student ma swoje określone obowiązki zdefiniowane w programie studiów, a z drugiej strony, tak staramy się mu ten program ułożyć, aby on możliwie dużo skorzystał pod niejakim przymusem z tego wszystkiego, co jest poza jego kierunkiem. No, i już ponad 20 lat prowadzenia tych studiów dało nam widomy dowód, że to jest atrakcyjne, że absolwenci tego kierunku nie mają tego sposobu studiowania właściwie, tej formy studiów. Nie mają żadnego problemu ze znajdowaniem pracy. No i przede wszystkim mają coś, co nie jest aż tak częste u, u wielu studentów, mianowicie radość ze studiowania. Bo jak ja coś wybieram, no to jestem z tym bardziej związany. A nawet jak wybiorę źle, bo to też przecież się zdarza, że się pomylimy, że zabierzemy z tego za dużo, to też jest lekcja. Błąd jest niezwykle ważnym elementem studiowania. Taka interdyscyplinarność studiowania pomaga też w, w tym wychodzeniu z bańki, o którym pisał pan profesor w swojej ostatniej książce. Przeciwdziała temu, żebyśmy właśnie zbierali wokół siebie to, co nam pasuje, a wypychali poza nawias to wszystko, co jest nam obce i co wydaje nam się, co definujemy jako to, co nam nie odpowiada. Tak, to, to jest bardzo ważna przesłanka, zarówno do myślenia o kształceniu uniwersyteckim, jak i do myślenia o tym, w jaki sposób nauka i edukacja mogłyby znaleźć sposoby poprawy rozmowy publicznej, integrowania się wspólnego dla rozwiązywania istotnych spraw. Kształcenie specjalistyczne, które jest niezbędne dzisiaj, ponieważ świat gospodarki, rzeczywistość stała się niebywale wymagająca, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności, powoduje, że my coraz bardziej zasklepiamy się w w obrębie wykształcenia specjalistycznego, ale także sposobu myślenia, które jest definiowane i określone dla danego podejścia historycznego, fizycznego, matematycznego, mówiąc dyscyplinami uniwersyteckimi. Kłopot się polega, po pojawia się wtedy, kiedy po drugiej stronie mamy partnera, rozmówcę, który kieruje się zupełnie innymi przesłankami, myśli w innych kategoriach. Ma przygotowanie profesjonalne, wywiedzione zupełnie z innej dyscypliny. Wyobraźmy sobie rozmowę na przykład informatyka i psychologa, prawda? Którzy starają się opisać rzeczywistość w oparciu o te pojęcia i metody, których, których się wykształcili. Właściwie to jest głuchy telefon, i od dłuższego czasu towarzyszy mi myśl, w jaki sposób obok. Wykształcenia profesjonalnego, dać każdemu z uczestników czy z absolwentów taki komponent, który uczyni go rozmówcą możliwie wielu partnerów i wielu podmiotów. To, gdyby to porównać do nauki języka obcego, to można by powiedzieć, że jest jeden język, w którym jesteśmy biegli. Najczęściej jest to angielski, ale sami wiecie, podróżując, że bardzo dobrze robi, jeśli będąc w innym kraju, znamy chociaż kilka słów w tamtym języku. To od razu powoduje rodzaj skrócenia dystansu i ja bym chciał, żeby uniwersytet, który dysponuje tą wielością języków naukowych, dał studentowi możliwość przygotowania się do rozmowy z kimś innym niż on sam czy jemu podobnym. Tak, to myślenie jest ważne dla mnie zarówno w myśleniu o uniwersytecie, jak i w, w, w książce, o której była Pani łaskawa wspomnieć. Juvenalia to czas dla wielu studentów odpoczynku i dobrej zabawy. Symbolicznie przekazuje się im klucze do miasta. A jak z punktu widzenia władz uczelni, wykładowców, czy ten okres jest potrzebny, jest ważny? No jest wspaniały, jest jedną z najdawniejszych tradycji uniwersyteckich, kiedy to miasta i uniwersytety oddają się we władanie studentów. To czas zabawy, a to czas też wygłupów i niepowagi. To jest niezwykle potrzebne, aby od czasu do czasu jakby odwrócić ten porządek autorytetu i, i, i trochę sobie pozwolić i odśmiać to wszystko, co jest takie poważne i, i przerażające. Ale ten, ta zabawa we władanie miastem i władanie uniwersytetem, ona. Powinna potem trwać. Ja bardzo bym chciał, żeby ten czas, kiedy studenci poczują się panami Katowic, żeby to w nich zostało, żeby te sprawy, o których rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, były dla nich ich własnymi sprawami, żeby nie oddawali przestrzeni publicznej, czy to miasta, czy gminy, czy swojego placu, na którym, przy którym leży ich, stoi ich blok, żeby nie oddawali tego wyłącznie władzom, Samorządowym, jakimkolwiek innym, tylko żeby czuli się pełnoprawnymi, przygotowanymi i wpływającymi na tę przestrzeń podmiotami. Więc pobawmy się na juwenaliach, ale, ale niech to jest też rodzaj edukacji. Tradycją naszych spotkań jest to, że pytamy również naszych widzów o to, czy mają jakieś pytania do naszych gości. Pani Danuta zapytała na YouTubie, lektury na czas pandemii, pan profesor wspominał, że fragmenty Alicji w krainie czarów, książki Rzekomo dla dzieci, były potrzebne do zupełnie innych działań. Czy wolno zapytać do jakich? Oczywiście. Kiedy pa wybuchła pandemia i gorączkowo y zastanawialiśmy się, co... Co, co się właściwie z nami dzieje? Szukaliśmy jakichś precedensów, czekaliśmy, aż ktoś nam opisze ten świat, który, który zawiesił swoje działanie. Także uniwersytet, który trzeba było przenieść do sfery wirtualnej. No to nie ukrywam, że lektury były takimi, taką, taką protezą, którym, którą próbowałem dotykać tej nowej rzeczywistości. I to wcale nie te lektury polityczne czy historyczne. Ale wtedy przypomniałem sobie Alicję w krainie czarów, czyli opowieść o dziewczynce, która wpada do króliczej nory i potem cały świat, w którym się znajduje, nie pasuje do niczego, co znała z przeszłości. I ten rodzaj ten rodzaj jakby gwałtownego skoku w nową rzeczywistość, której trzeba się na nowo nauczyć. Wobec której trzeba postawić nie tylko stare pytania, ale także przygotować się na zupełnie nowe, o których jeszcze nie znamy, to była jedna z takich lekcji. No i druga część Alicji, czyli co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra, to stało się też taką wizualizacją mojego myślenia o przyszłości miasta i regionu, że może nie trzeba myśleć wyłącznie o takim takiej ewolucji krok po kroku, tylko może trzeba, bo my jesteśmy trochę więźniami odbicia, prawda, że patrzymy na Śląsk i na Zagłębie, jak, widząc w lustrze ciągle te same kształty kopalń, hałd prawda? I, i, i widzimy, jesteśmy uwięzieni w tym odbiciu. No więc trochę taka Galicja, która stanęła naprzeciw lustra i zamiast się w nie wgapiać, po prostu przeszła na drugą stronę. I Ja bym też chciał, żebyśmy coś takiego ze Śląskiem zrobili, to znaczy mieli w oczach jego obraz, ale nie byli w nim uwięzieni, tylko przeszli na drugą stronę, cokolwiek ta druga strona nam przyniesie. Kolejne pytanie. Gdyby Pan Profesor mógł cofnąć się w czasie i spotkać z jakimś twórcą, kto to by był i dlaczego? No w, moim, w mojej sytuacji zawodowej najprościej odpowiedzieć na to pytanie Sienkiewiczem, dlatego że, yy, <śmiech> <śmiech> dlatego że jemu poświęciłem dużo czasu, żeby go poznać i zrozumieć, a pozostało wiele pytań, których mu nie zadałem, to znaczy ja mu je zadaję, tylko nikt nie chce, on nie chce na to odpowiedzieć. Jednym z takich pytań jest, co on naprawdę robił w Ameryce? I co tam jest prawdą z tego, co on nam opowiada, a co jest skłamane? I ostatnie pytanie, które częściowo wraca do początku naszej rozmowy. Jakie jest marzenie pana profesora związane z miastem nauki? Kogo chciałby zobaczyć w Katowicach lub jakie spotkanie, panel dyskusyjny stworzyć? Być może udało się to zrobić. Powiem, że. Nie zależy mi aż tak bardzo, oczywiście ogromnie mi na tym zależy, ale to nie jest moim celem, żeby to był rok gwiazd nauki. One się tu pojawią, rozmaitej rangi, reprezentujący wiele dyscyplin naukowych uprawianych dzisiaj na świecie. Ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby po tym festiwalu, po tym roku nauki, obywatele tego miasta poczuli się obywatelami nauki. To znaczy takimi, którzy Czują się lepiej, bezpieczniej, czują się mądrzejsi, dlatego że wiedzą, że oto stworzono im warunki, w którym mogą zadać każde pytanie. Tak bym chciał, żeby, żeby Katowice jako miasto nauki były miastem, gdzie każdy obywatel może postawić każde pytanie i dostać najlepszą istniejącą odpowiedź to na no to też liczymy w takim razie żebyśmy się nie bali zadawać pytań bo to jest chyba ten pierwszy krok tak. do wiedzy bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę profesor Ryszard Koziołek rektor Uniwersytetu Śląskiego literaturoznawca autor książek między innymi książki czytać dużo czytać był dzisiaj z nami bardzo serdecznie dziękujemy dziękuję państwu dziękujemy za rozmowę bardzo